przed wami nasz gość specjalny, który przyleciał do nas z Australii. Wraz z małżonką są tutaj, dlatego że chcieli się z wami spotkać. Oddaję głos naszemu gościowi, Dave Andrew. Dzień dobry. Good morning. Or as we say in Australia, g'day. Czy też jak mówimy w Australii, g'day. I've come a long way to be here today. Przybyłem długą drogę, żeby być tutaj dzisiaj z Państwem. We traveled over 40 hours to come here. Podróżowaliśmy ponad 40 godzin, by się tu zjawić. So it's good to see you here. Także dobrze jest was tutaj zobaczyć. And it's good to have this opportunity to speak with you. I mieć tą możliwość porozmawiania z wami. What I want to talk with you today about is how we can nurture peaceful communities in a time of conflict. To, o czym chcę dzisiaj wam opowiedzieć, to jak możemy pielęgnować pokojowe społeczności w czasach konfliktu. Many of us are painfully aware of the conflict that there is in our world between Muslims and non-Muslims. Wielu z nas jest boleśnie świadomych tego, jak poważne są problemy w naszym świecie, jak poważny jest konflikt w szczególności między chrześcijanami a muzułmanami. Many of us will remember 9/11 when Al-Qaeda attacked the World Trade Center in the US. Wielu z nas dobrze pamięta 11 września, kiedy Al-Qaeda atakiem na World Trade Center zaatakowała Amerykanów. And many of us will remember when the coalition invaded Iraq with their shock and awe campaign. I wielu z nas też pamięta dobrze, jak koalicja zaatakowała Irak w takim ataku zgodnym z doktryną szoku i przerażenia. And since those days of terror and counter-terror, we have become painfully aware that explosions can happen in ordinary, everyday places that destroy people's lives. I od początku tych działań terrorystycznych i antyterrorystycznych staliśmy się boleśnie świadomi tego, że ataki, wybuchy bomb mogą się zdarzyć wszędzie, w najzwyczajniejszych okolicach i okolicznościach. And this present conflict reverberates in our cultural memories because there's been over 1,000 years of on and again, off again conflict between Muslim and non-Muslim peoples. I te zdarzenia przekładają się na taką naszą świadomość kulturalną. To się wiąże z naszą historią, bo konflikty między chrześcijanami a muzułmanami i różnego rodzaju wojny między nimi trwają od przeszło 1,000 lat. And there are many political leaders that exploit our underlying paranoia. I wielu liderów politycznych wykorzystywało te konflikty do tego, żeby podkręcać, podburzać ludzi, podbijać tę paranoję. To identify ourselves over against one another. Obracać nas przeciwko sobie wzajemnie. To turn us against one another. Nastawiać przeciwko sobie. To escalate the already existing conflict. Rozniecać coraz bardziej istniejące konflikty. So we need to remember that Muslims and non-Muslims have not always been in conflict with one another. Ale musicie pamiętać o tym, że chrześcijanie i muzułmanie nie zawsze byli w konflikcie ze sobą. There have been many times in our history where Muslims and non-Muslims have lived together peacefully. Było też wiele takich okresów w historii, kiedy chrześcijanie i muzułmanie żyli, czy muzułmanie i niemuzułmanie żyli w pokoju ze sobą. In fact, for 700 years, Muslims and non-Muslims lived together peacefully in Spain. Na przykład przez około 700 lat żyli obok siebie w pokoju w Hiszpanii. During this time called La Convivencia, the Muslim civilization there actually created a space for Muslims, Christians and Jews to come together with great energy for creativity and scientific discovery.
i w tym okresie w Hiszpanii zwanym La Convivencia właśnie muzułmanie, ich społeczność stworzyła przestrzeń pełną twórczego zapału i energii. Była to przestrzeń, gdzie muzułmanie współistnieli z chrześcijanami, z Żydami i była możliwość pokojowej koegzystencji takiej, która twórczo bardzo była otwarta. It was the Muslims that preserved the work of the great Greek philosophers and reintroduced them back into Europe. I to właśnie muzułmanie byli tymi, którzy przechowali tajemnice starogreckiej filozofii i można powiedzieć podarowali ich ponownie Europie. To za ich sprawą te idee greckich filozofów powróciły do Europy. The Christians had burnt them in the great library of Alexandria, but the Muslims preserved them and translated them and introduced them into Europe, and those great works of Greek philosophers became the basis of the Renaissance. Europejczycy spalili wielką bibliotekę w Aleksandrii, ale muzułmanie zachowali część tekstów z nich, przetłumaczyli je i ponownie wprowadzili je do Europy, tworząc podwaliny pod renesans. So even in Europe we owe a lot to Muslim civilization. Także nawet w Europie mnóstwo zawdzięczamy muzułmańskiej cywilizacji. We need to remember that we have lived in peace with one another before and we can live in peace with one another again. Musimy pamiętać o tym, że w przeszłości żyliśmy razem w pokoju i możemy w pokoju żyć razem znowu. But how do we actually nurture communities of peace in times of conflict? Ale jak możemy faktycznie zadbać, pielęgnować pokojowe społeczności w czasach takiego konfliktu? Let me tell you five ways in which we try to animate safe, accepting and respectful and inclusive communities in this time of turmoil. Pozwólcie, że powiem wam o tym, jakie jest pięć sposobów, które próbujemy wprowadzać po to, żeby pielęgnować takie właśnie pokojowe społeczności, które są pełne akceptacji, takiego włączania, obejmowania wszystkich, wzajemnego szacunku i akceptacji. The first way that we try to do it is by articulating a vision of peaceful communities. Pierwszym z tych sposobów jest artykułowanie, wyrażanie chęci i wizji stworzenia takich pokojowych społeczności. We live in a time when our imagination is dominated by war. Żyjemy w rzeczywistości, żyjemy w czasach, kiedy nasza wyobraźnia, nasze otoczenie jest zdominowane przez wojnę. It's hard for us to imagine peace. Trudno jest nam wyobrazić sobie pokój. It is absolutely vital at times like this when it is most difficult to articulate a vision of peaceful communities that we do it. I w takich czasach właśnie, kiedy jest to szczególnie trudne, jest niezbędne, żebyśmy wyrażali wizję funkcjonowania w pokojowych społecznościach. The first mosque burnt down anywhere in the world after 9/11 was burnt down in my hometown. Na całym świecie pierwszy meczet, który spalono po ataku z 11 września, znajduje się w moim w mieście, z którego pochodzę. How do we come together as non-Muslims with Muslims in that moment when everything seems so devastating and generate or articulate a vision of a peaceful community in a time of conflict? No i jak w takim momencie, w czasach takiego konfliktu możemy spotkać się z muzułmanami, stworzyć razem wizję pokojowej koegzystencji? I spent time with Muslim friends and together we began to write a manifesto of our struggle for a peaceful community. Spędzałem czas z moimi muzułmańskimi przyjaciółmi i wspólnie staraliśmy się stworzyć rodzaj manifestu dotyczący właśnie takiej wizji pokojowej koegzystencji. Everywhere I go around the world, from the US to the UK to India to Pakistan, I share this vision of a peaceful community with Muslims and non-Muslims.
I wszędzie, gdzie jeżdżę, od Stanów po Wielką Brytanię, od Indii do Pakistanu, dzielę się z ludźmi tą wizją pokojowej egzystencji muzułmanów z niemuzułmanami. And most people respond to this wholeheartedly. I większość osób odnosi się do tego z pełnym zaangażowaniem. Just the other day I went to the mosque in Rosław and I met the imam there and I shared with him this vision of a peaceful community. Właśnie wczoraj byłem w meczecie we Wrocławiu, rozmawiałem tam z imamem i podzieliłem się z nim również tą wizją pokojowej koegzystencji. And immediately he said he wants to frame the poster and hang it on the wall of the Islamic Center. I od razu zareagował tak, że właśnie chce wziąć tą deklarację, ten manifest, oprawić w ramy i zawiesić na ścianie w tym meczecie. Let me share with you our vision for a peaceful community. Pozwólcie, że podzielę się z wami tą wizją pokojowej społeczności. We dream of a great society of small communities cooperating to practice spirituality, empathy and harmony. Marzymy o wielkim społeczeństwie małych społeczności, współpracujących ze sobą w praktykowaniu duchowości, empatii i harmonii. We dream of vibrant neighborhoods where people relate to one another genuinely as good neighbors. Marzymy o tętniących życiem sąsiedztwach, gdzie ludzie odnoszą się do siebie szczerze, jako dobrych sąsiadów. We dream of developing networks of friendship in which the private pain we carry deep down is allowed to surface and is shared in a culture of acceptance and respect. Marzymy o ludziach, którzy rozwijają sieci przyjaźni, w których osobisty ból, który nosimy w sobie, możemy ujawnić i możemy się nim dzielić z innymi w duchu akceptacji i szacunku. We dream of people facing our difficulties, discerning the problems, discovering the solutions and working together for personal growth and social change according to the example of Issa and the spirit of the Bismillah. Marzymy o ludziach, którzy zmierzą się z naszymi trudnościami, którzy rozpoznają problemy, odkryją rozwiązania i będą pracować razem dla osobistego rozwoju i zmiany społecznej, zgodnie z przykładem Isy, Jezusa w islamie i duchem imienia Bożego w Bismillah. And we dream of every congregation, church, mosque, temple and synagogue in every locality acting as a catalyst to make our dream come true. I marzymy, by członkowie wierni każdej parafii, kościoła, meczetu, świątyni, synagogi w każdej okolicy działali jako katalizatory spełniania naszego marzenia. Each of us who feel inadequate need to realize our capacity to act. Każdy z nas, kto czuje się nieudolny, ma poczucie niższości, musi się sobie zdać sprawę z naszej zdolności do działania. And each of us who feel afraid need to realize our courage to act. I każdy z nas, kto boi się, musi zdać sobie sprawę z naszej odwagi do działania. Each of us who feel impotent need to recognize the potential of our actions. Każdy z nas, kto czuje się bezsilny, musi poznać potencjał naszych działań. And each of us who feel insignificant need to recognize the importance of our actions. I każdy z nas, kto czuje się bez znaczenia, musi poznać ważność naszych działań. Every act of truth is a victory over deceit. Każdy akt prawdy jest zwycięstwem nad fałszem. Every act of love is a victory over hatred. Każdy akt miłości jest zwycięstwem nad nienawiścią. Every act of kindness is a victory over violence. Każdy akt dobroci jest zwycięstwem nad przemocą. And every risk a person takes to make a stand with grace for justice and for peace is a victory in our strong but gentle jihad to make our dream of a better world a reality. I każde ryzyko, które ktoś ponosi, by opowiedzieć się działając łaskawie za sprawiedliwością i pokojem, jest zwycięstwem w naszym silnym, lecz łagodnym dżihadzie, aby spełnić nasze marzenie o lepszym świecie. We must not allow others to tell us that this is an impossible dream. Nie możemy pozwolić, by inni nam mówili, że to jest niemożliwe do spełnienia marzenia. We must have the courage to maintain our moral
imagination in a world dominated by propaganda that would discourage us and disempower us. Musimy zachować pewnego rodzaju osobność, naszą wyobraźnię związaną z naszym własnym poczuciem moralności. Nie możemy pozwolić, żeby takie słowa odebrały nam siłę i wiarę w możliwość działania. It doesn't matter that there are only a small number of people in every country that is committed to making this vision a reality. I nie ma znaczenia to, że w każdym kraju jest niewielka liczba osób, które są gotowe walczyć o spełnianie takiej wizji. Because anything significant in the world has only ever been achieved by small groups of committed people. Bo za każdym razem na całym świecie wszystkie sprawy ważne, wystarczające, żeby o nie zawalczyć, dokonały się za sprawą działań małej grupy ludzi. But we must do more than just articulate a vision of peaceful community. Ale musimy zrobić więcej niż tylko wyrazić taką wizję pokojowych społeczności. What we need to do is also articulate that vision in stories. Musimy także wyrazić tę wizję za pośrednictwem historii. How can people who just read the news, listen to radio and see the television and see images of violence between Muslims and non-Muslims believe that it's possible to live in peace with one another? W jaki sposób ludzie, którzy oglądają tylko telewizję, wiadomości, słuchają radia i są w związku z tym wypełnieni obrazami ludzi muzułmanów pełnymi przemocy, pełnymi agresji, w jaki sposób ci ludzie mają uwierzyć w to, że można współpracować, że można żyć razem pokojowo? It's only if they hear stories of the possibility of Muslims and non-Muslims coming together in midst of conflict and collaborating for peace and justice. Jedynym sposobem na to jest właśnie wysłuchanie takich opowieści, czy zobaczenie opowieści, przykładów na to, że są ludzie, którzy w czasach konfliktu, w środku tych konfliktów czasem będąc, współpracują razem, muzułmanie z niemuzułmanami, po to, żeby współpracować, żeby żyć w pokoju. In my latest book I tell lots of these stories. W mojej książce opowiadam wiele takich historii. Let me tell one of them to you today. Pozwólcie, że dzisiaj opowiem wam jedną z nich. Defy your imagination about the possibility of making this dream a reality. By rozpalić waszą wyobraźnię wizją tego, że można urzeczywistnić tę wizję pokojowej koegzystencji. Every one of us has heard about the conflict between Muslims and non-Muslims in Nigeria. Każdy pewnie słyszał o konflikcie między muzułmanami a niemuzułmanami w Nigerii. Boko Haram has actually killed more people than ISIS. Działająca tam organizacja w gruncie rzeczy zbiła więcej ludzi niż państwo islamskie. In Nigeria there were two leaders of a Christian militia and a Muslim militia. Było tam dwóch liderów religijnych społeczności muzułmańskiej i chrześcijańskiej. And they were involved in fighting one another. No i byli bardzo zaangażowani w walkę przeciwko sobie. One of the militias, the Christian militia, was led by a man by the name of Pastor James Wue. I ta milicja, rodzaj milicji chrześcijańskiej była prowadzona przez pastora Jamesa Wue. One of the leaders of the other militia, a Muslim leader, was led by a man by the name of Imam Muhammad Ashafa. Natomiast milicja muzułmańska była prowadzona przez człowieka, który był imamem Muhammada Ashafa. Both these men were involved in the conflict. Obaj byli zaangażowani w konflikt. Both of them were leading armed young men to fight against one another and kill one another. Obaj prowadzili młodych ludzi do wojny, do walki przeciwko sobie, zabijania. They actually slaughtered one another, members of one another's families. I pozabijali z tymi ludźmi członków swoich rodzin. And in the fighting, the pastor had his arm chopped off. I w toku tych walk odrąbano rękę pastorowi Jamesowi Wue. So they were filled with hatred of one another. Tak więc byli wypełnieni nienawiścią do siebie. And they were looking for opportunities to attack one another and kill one another. Szukali okazji do tego, żeby siebie wzajemnie zaatakować i zabić. But as it happened, both of them went to their respective places of worship.
ale jak to się zdarza, każdy z nich pojechał do swojego miejsca kultu. Pastor went to church and he heard a sermon where the preacher said you cannot believe in a God of love and have a heart full of hate. I pastor usłyszał w kościele kazanie, w którym było powiedziane, że nie możesz wierzyć w Boga miłości i jednocześnie być wypełnionym nienawiścią. The imam went to the mosque and he heard the preacher say, you cannot believe in Muhammad and not forgive. Imam pojechał do swojego meczetu i tam usłyszał, że nie możesz wierzyć w Mahometa i jednocześnie nie wybaczać. And both of them were converted, not to one another's religion. The Muslim didn't become a Christian, the Christian didn't become a Muslim, but they both became convinced that if they were going to resolve this conflict, they needed to overcome their hate and not seek vengeance and find a way to forgive one another. Każdy z nich został nawrócony, nie na swoje religie wzajemnie, ale po prostu został nawrócony w duchu własnej religii na inny sposób myślenia, na refleksję, że mimo że tak wiele nienawiści ich podzieliło, muszą ją przełamać, muszą przekroczyć tą barierę nienawiści i sobie wzajemnie wybaczyć i szukać pokoju. One day the pastor's mother fell ill and the imam came to visit them. I kiedyś matka pastora zachorowała, a imam przyjechał ją odwiedzić. The pastor was shocked. Pastor był zszokowany. And then when the pastor's mother died, the imam came again to visit him to show his respect. A kiedy matka pastora zmarła, imam przybył ponownie, żeby spotkać się z pastorem i wyrazić swoje słowa współczucia. Again the pastor was shocked. Znowu pastor był w szoku. But the imam then invited the pastor to come to his mosque. A imam zaprosił go, żeby przyjechał do jego meczetu. The pastor was worried, thinking now they're going to set me up for an ambush in the mosque and they're going to cut my throat. Pastor obawiał się, że to jest zasadzka, że kiedy tam pojedzie, to złapią go i podetną mu gardło. But they didn't. Instead they sat down and had a cup of tea and began to talk about how they could get beyond the desire for vengeance, how they could forgive one another and find a way of resolving their conflict. Ale tak się nie stało. Zamiast tego został zaproszony na herbatę, przy której rozmawiali o tym, jak mogą szukać ścieżki wyjścia z tego konfliktu, w jaki sposób mogą próbować wybaczyć sobie wzajemnie, nie szukać zemsty i zacząć tą nową ścieżkę pokojowego współżycia. The imam and the pastor set up a Christian and Muslim mediation center in Nigeria. Imam założył w Nigerii takie centrum współpracy muzułmańsko-chrześcijańskiej. And they train imams and pastors to go out to areas of conflict where people are slaughtering one another in order to help them resolve the conflict and negotiate peace settlements. I w tym centrum szkolono imamów i pastorów, żeby udawali się potem w rejony konfliktu i właśnie wpływali na ludzi, starali się szukać pokojowych rozwiązań i łagodzenia napięć. How many of you have heard this story before? Ilu z was słyszało wcześniej tą historię? No one. Nikt. See, we hear the stories of Christians and Muslims killing each other, but we don't hear stories that tell us that Christians and Muslims can come together and work collaboratively for peace. And so we are led to believe that the dream of a peaceful community is an impossible dream. Widzicie, nie słyszymy, nie widzimy takich, nie oglądamy takich historii. Zamiast tego widzimy mnóstwo historii o tym, jak muzułmanie i chrześcijanie zabijają się wzajemnie. I to sprawia, że trudno nam jest uwierzyć w to, że taka pokojowa koegzystencja jest możliwa. The story of the imam and the pastor is vitally significant because it proves to us that the dream can come true, that Muslims and non-Muslims can live in peace with one another, in spite of the conflict in which we find ourselves.
Ta historia imama i pastora jest bardzo ważna, ma głębokie znaczenie ze względu na to, że jest rodzajem dowodu na to, że taka pokojowa koegzystencja jest możliwa, że to nie jest jakiś nierealny sen, jakieś marzenie nie do spełnienia, to pokojowe współfunkcjonowanie. But it's not enough to tell stories about the vision of peaceful communities. Ale nie wystarczy też opowiadać historię o takiej wizji i wcielania w życie pokojowej koegzystencji. If we tell people those kind of stories, they'll say, "Oh, that's very well for them, but here and now in my context that's not possible." Jeśli będziemy tylko opowiadać takie historie, to ludzie, którzy je usłyszą, powiedzą, no to dla tych bohaterów, dla tych osób jest bardzo dobrze, że tak się stało. Natomiast w tych warunkach, w jakich my żyjemy tutaj, to nie byłoby możliwe. We need to demonstrate these stories here and now in our own lives. Musimy po prostu wcielić w życie, musimy pokazać własnym życiem, że tę wizję można w naszym życiu zrealizować. Because that's the only way we can prove that we can make this dream come true here in our community, in our countries. To jest jedyny sposób na to, żebyśmy mogli wcielić w życie tę wizję tutaj, w naszych krajach. So the challenge is, what am I going to do? W związku z tym pytanie, wyzwanie brzmi, co ja osobiście mogę w tej kwestii zrobić. In 1972, my wife and I went to Afghanistan, and that is where we first met Muslims. W 72 roku ja i moja żona pojechaliśmy do Afganistanu. Tam po raz pierwszy spotkaliśmy muzułmanów. When we got caught up in civil war in Afghanistan, we then went to work in India. Kiedy znaleźliśmy się tam w środku wojny domowej, pojechaliśmy potem do Indii. And that's where we worked with Muslims. I tam pracowaliśmy z muzułmanami. When we left India to come back to Australia, we helped settle a whole lot of refugees, many of whom were Muslims. Kiedy wyjechaliśmy w końcu z Indii, wróciliśmy do nas do Australii, to zaczęliśmy pracować z uchodźcami, z których wielu było muzułmanami. But up to 9/11 we didn't relate to them as Muslims, we just related to them as friends. Ale po 11 września już nie odnosiliśmy się do nich, nie myśleliśmy o nich jako muzułmanach, tylko po prostu przyjaciołach. But after 9/11 in the politics of terror and counter-terror, we found ourselves identified over against one another as Christian and Muslim. Ale po 11 września, bo to było przed 11 września, a po 11 września w związku z tym, jaka była polityka, zostaliśmy niejako zmuszeni do tego, żeby znowu zmienić te kategorie i traktować siebie jako muzułmanów versus niemuzułmanów. A great chasm of division and suspicion opened up between us. I otworzyła się przed nami wielka przepaść, wielki rozdźwięk. The temptation for me, like everybody else, is to feel there's nothing that I can do that can make a difference. Jest wręcz kuszące dla nas, żeby myśleć sobie w takich kategoriach. To jest tak wielka sprawa, że ja tutaj nic nie mogę poradzić. But I felt I needed to make a difference. Ale czułem, że ja muszę po prostu spróbować coś zmienić. I had to try and bridge the gap that had been opened up between our communities. Muszę spróbować połączyć brzegi tej przepaści mostem, tej przepaści między naszymi społecznościami. To rebuild the bridges that the terrorists kept blowing up. Ponownie odbudować mosty, które zostały wysadzone przez terrorystów. So I went down to my local mosque on a Friday. Więc pewnego piątku poszedłem do naszego lokalnego meczetu. I had never been there before. Nigdy wcześniej tam nie byłem. But I went down to meet them for Friday prayers. Ale poszedłem tam spotkać ich, jak przychodzili na piątkowe modlitwy. I said, I am not a Muslim. Powiedziałem, nie jestem muzułmanem. I am a Christian. Jestem chrześcijaninem. But I believe in the God of Abraham. Ale wierzę w Boga Abrahama. And I believe that we are part of the same family of faith. And we are brothers and sisters in the wider human family. I wierzę, że w kontekście szerszej ludzkiej rodziny jesteśmy braćmi i siostrami. Jesteśmy zjednoczeni w wierze. Whether people believe in God or not. Nawet bez względu na to, czy ktoś wierzy w Boga, czy nie. And I said, I want to come and pray with you today as an act of solidarity.
I powiedziałem, chciałbym się z wami dzisiaj modlić w akcie solidarności. Because I know our politicians are going to play us off against one another. Bo wiem, że politycy będą próbowali rozgrywać nastroje między nami, nastawiać nas przeciwko sobie. And exploit the conflict for their own vested interests. I wykorzystywać ten konflikt między nami do swoich własnych interesów. So they invited me into the mosque and showed me how to wash, and I joined the line of men that day and prayed with them for peace. I zostałem zaproszony do środka, pokazano mi, jak mam się obmyć i wspólnie z nimi mogłem modlić się w intencji pokoju. When Muslim women in my neighborhood were being attacked, I intervened to protect them and support them. Gdy muzułmanki w mojej okolicy były atakowane, stawiałem się za nimi, starałem się je bronić i wspierać. In my country, whenever there is an attack by extreme Islamists in some other country, then people in my country scapegoat local Muslim people. W moim kraju tak jest, że zawsze, kiedy za granicą dochodzi do jakichś ataków muzułmanów, to w moim kraju niestety muzułmanie padają ofiarą, stają się kozłami ofiarnymi. They normally attacked Muslim women. Najczęściej atakowane są właśnie muzułmanki. Because they are visible in their hijab and they're vulnerable because of their gender. Ponieważ są widoczne ze względu na hijab i są ofiarą ataków ze względu na ich płeć. A Muslim woman in a hijab was walking down the main street of my neighborhood past a pub and somebody leant out of the window of the hotel with a lighter to light her hijab, to set her on fire. Zdarzyło się tak w mojej okolicy właśnie, że pewna muzułmanka przechodziła obok baru i ktoś wychylił się stamtąd z zapalniczką, żeby spróbować podpalić jej hijab. All because some psychopath in another country blew people up. Tylko dlatego, że jakiś psychopata w innym kraju kogoś wysadził. I have other Muslim women friends who have been grabbed by people in the streets and choked with their hijab. Mam też innych przyjaciół muzułmanów, którzy byli których ktoś czasem schwytał i próbował ich udusić, te muzułmanki, hijabem. Or because of some crazy ISIS extremist in another country that cut off the head of a journalist. Dlatego, że w innym kraju jakiś psychopata, kolejny z państwa islamskiego, odciął głowę jakiemuś dziennikarzowi. If we are going to stop the violence, if we're going to work for resolution of conflict, it needs to begin with us where we are. Jeśli mamy doprowadzić do końca ten konflikt, jeżeli mamy przerwać tę spiralę cierpienia, to musimy zacząć od działania w tym miejscu, gdzie sami jesteśmy. Standing in solidarity with those who are being scapegoated. I wykonywać gesty solidarności, działać solidarnie z tymi, którzy stają się kozłami ofiarnymi. Treating other people the way we would like to be treated ourselves. Traktując innych ludzi tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani. That is the only way we can make this dream of a peaceful community a reality. Tylko w taki sposób możemy zrealizować marzenie, zrealizować wizję o pokojowych społecznościach. But it is not enough. Ale to jeszcze nie jest dość. If we are going to make our dream of a peaceful community a reality, it involves us playing our part that no one else can play. Jeżeli mamy doprowadzić do realizacji tej wizji, to musimy wypełnić rolę, którą tylko my możemy wypełnić. But we need to include other people. Ale musimy też zaprosić do takiego działania innych ludzi. We can't create peaceful communities individually. We have to do it collectively. No, nie da się zrealizować pokojowej społeczności samemu. Trzeba robić to wspólnym wysiłkiem. We need to invite other people to join us in making this story of peaceful communities a reality. Musimy zachęcać innych do działania, zapraszać do współpracy poprzez dzielenie się z nimi właśnie tymi historiami i tą wizją. But I didn't know any other Muslims. Ale ja nie znałem żadnych innych muzułmanów. When I went to that mosque on that Friday, I prayed that maybe I could find a Muslim colleague with whom I could work so that we could rebuild these bridges of communication from both sides.
wtedy, w tamten piątek, kiedy poszedłem do meczetu i modliłem się o pokój, to modliłem się również o to, żebym znalazł jakiegoś muzułmańskiego kolegę, z którym mógłbym współpracować nad realizacją takiej wizji. But it took me 6 years to find the right person. Ale zabrało mi 6 lat znalezienie takiej osoby. Even then she didn't want to work with me. I nawet wtedy na początku nie chciała ze mną pracować. She had been sick and tired of meeting Christians who attacked her religion and then tried to convert her. And when somebody said, "Oh, you must meet Dave Andrews. He's a really devout Christian." She said, "Oh God, not another Christian." I miała serdecznie już dość chrześcijan atakujących ją, próbujących też skłonić ją do zmiany wiary. I kiedy usłyszała od kogoś, o, powinnaś spotkać Dave'a Andrewsa, to usłyszała, o nie, jeszcze jeden chrześcijanin. So a friend of hers persuaded her to come and meet me. And she only was able to do that by bringing her sister along to kind of protect her. W końcu jakaś przyjaciółka nakłoniła ją do tego spotkania i wzięła jeszcze ze sobą swoją siostrę po to, żeby czuć się dodatkowo bezpieczniej. We sat down together in a coffee shop and began to talk. Usiedliśmy razem w kawiarni i zaczęliśmy rozmawiać. And once she was convinced that I respected her as a Muslim, not just as a potential Christian convert, then there was a sense that we had a deep acceptance and respect for one another that would make a partnership possible. I dopiero w momencie, kiedy zrozumiała, że ja nie traktuję jej jako osoby, która może zmienić wiarę, tylko mam do niej głęboki szacunek jako muzułmanki, dopiero wtedy zaczęła widzieć możliwość współdziałania. So as a Muslim and a Christian, we began to rebuild the broken bridges between our community. Tak więc jako muzułmanie i chrześcijanie musimy zacząć od odbudowywania tych zniszczonych mostów pomiędzy naszymi społecznościami. I can remember we started one Ramadan deciding to have an iftar or an evening meal together and we brought 40 Muslims and 40 Christians together for a meal. Pamiętam pewnego razu, kiedy rozpoczął się Ramadan, doprowadziliśmy do spotkania 40 chrześcijan i 40 muzułmanów, żeby wspólnie zjedli posiłek i spotkali się. That sounds pretty simple, but actually was a complicated process. Choć brzmi to łatwo, tak naprawdę był to bardzo złożony proces. Everybody was happy for the Muslims to bring their beautiful, spicy halal food, but the Christians weren't so happy at bringing non-alcoholic drinks. Każdy się cieszył, że muzułmanie przynieśli te pyszne swoje pełne przypraw dania, natomiast chrześcijanie nie byli zadowoleni z braku alkoholu. But we came together and sat in mixed tables. Ale spotkaliśmy się wszyscy i usiedliśmy przy takich stolikach, przy których byliśmy wymieszani. Christians and Muslims together, listening to one another, learning from one another. Chrześcijanie i muzułmanie słuchający się wzajemnie i uczący się od siebie wzajemnie. It was so wonderful that we decided to seize every opportunity we could have to go around the country to bring Christians and Muslims together. I było to tak wspaniałe doświadczenie, że postanowiliśmy tak często jak to możliwe podróżować razem po kraju, żeby próbować nakłaniać innych, żeby także spotykali się w takich spotkaniach dwóch społeczności razem. We were invited to this place just north of my city, which is a quiet beach resort, and we were invited to go and speak about how Christians and Muslims could live in peace. Zostaliśmy zaproszeni na północ od mojego miasteczka do takiej miejscowości kurortu na plaży i pozwolono nam tam właśnie mówić o tym, jak chrześcijanie i muzułmanie mogą żyć razem w pokoju. We expected it to be a nice quiet afternoon because it was a nice quiet area of our state. Spodziewaliśmy się, że będzie tam dosyć przyjemnie i spokojnie, bo to była taka, to jest taka przyjemna i spokojna okolica, część naszego stanu. And who could object to talking about Christians and Muslims living in peace? Surely everybody would be happy about loving one another.
No i któż mógłby mieć coś przeciwko temu, żebyśmy mówili o tym, jak chrześcijanie i muzułmanie mogą pokojowo koegzystować? Na pewno wszyscy temu przyklasną. But no, they weren't happy about that at all. When we arrived, there was already a crowd with big signs saying "Resist Islam." A very angry group of people that were threatening trouble. The police had been called, and the organizers were afraid it was going to be a riot. A okazało się na miejscu, że wcale tak nie było. Tam już była gotowa grupa ludzi, spory tłumek z transparentami, którzy chcieli się sprzeciwić temu pomysłowi tego spotkania. Policja nawet się obawiała, że będą jakieś masowe protesty. I said to Nora, my Muslim colleague, do you really still want to do this? Zapytałem Nory, czyli tej mojej koleżanki muzułmanki, czy nadal chce to zrobić. And she said, yes, we have been hoping to have this opportunity to relate to a wider group of people. Ona powiedziała tak, no w końcu mieliśmy nadzieję na to, że będziemy mogli skonfrontować się jakoś z większą grupą ludzi. So we went to the meeting and we invited this whole mob of people to come into the hall. Tak więc weszliśmy na to miejsce spotkania i zaprosiliśmy całą tą dziką tłuszczę ludzi, którzy protestowali. And the challenge was to absorb their hostility and respond in a way that was reasonable and sensible, that dealt with their issues and helped them come to a place where they were more open to the possibility of Muslims and Christians living in peace. I wyzwaniem dla nas było tak, żeby zaczerpnąć tej energii biorącej się ze złości, z gniewu i spróbować zaabsorbować jakoś ten ich gniew, przeradzając go w coś pozytywnego, przeradzając go w właśnie wizję, przedstawienie im takiej możliwości, otwarcie im oczu na możliwość pokojowej koegzystencji, tak żeby w ogóle spróbować chociaż trochę ruszyć ich pozycje, na których byli okopani. This struggle is not easy, and therefore the last way that we need to nurture this struggle is to celebrate anything that anybody does to make this dream come true, no matter how big or small. Ponieważ te zmagania są tak trudne, tak ciężko jest przełamać te bariery niechęci, to ostatnim elementem walki o realizację tej wizji jest to, żeby świętować, żeby uczcić każdy rodzaj działalności kogoś, kto czyni wysiłki w tym kierunku, niezależnie od tego, jak duże czy małe są to akty. It is very easy to get discouraged. Bardzo łatwo jest popaść w zniechęcenie. So we need to keep our eyes and ears open to any signs of change. And wherever we see those signs of change, we need to celebrate them. Tak więc musimy wysilić nasze oczy i uszy, żeby dostrzec każdy przejaw walki o pokój między naszymi społecznościami. Let me conclude with just two or three examples of change that is small change, but significant change that I celebrate. Pozwólcie Państwo, że przytoczę dwa czy trzy przykłady, dwie czy trzy takie historie, które ja osobiście jakoś chcę uczcić w szczególności. Przykłady tego, że można współpracować, można koegzystować w pokoju. I met with a imam by the name of Jamal Rahman just after there had been a terrorist attack. Spotkałem pewnego imama, Jamala Rahmana, zaraz krótko po pewnym ataku. We sat together and had a cup of coffee and lamented the brutality of the extremists. Usiedliśmy razem, wypiliśmy kawę i rozmawialiśmy o tym, co się stało, o tych działaniach ekstremistów. And I said to him, how do you as a Muslim relate to non-Muslims in the context of such an extreme Islamist attack? I zapytałem go, jak on jako muzułmanin odnosi się do niemuzułmanów, jak z nimi rozmawia w kontekście takiego bezwzględnego ataku islamistów. And he said something I will never forget. He said this. Powiedział coś, czego nigdy nie zapomnę. Every non-Muslim I meet, I ask this question. What can I do to heal the hurt that we have caused one another?
za każdym razem, kiedy rozmawiam z kimś, zadaję mu pytanie, co ja mogę zrobić w kwestii zmiany, w kwestii tego, żebyśmy nie nienawidzili siebie. And this is the question all of us should be asking. What can I do to heal the hurt that we have caused one another? To jest pytanie, które każdy z nas musi sobie zadać. Co mogę zrobić, żeby uleczyć te rany, które sobie zadaliśmy? Let me finish with just one small story that I think shows the possibility of creating peaceful communities in a time of conflict. Zakończę taką jedną historią, która jest przykładem tego, jak można pokojowo ze sobą koegzystować w czasach konfliktu. I'm a community worker. I work in my own neighborhood with really marginalized and disadvantaged people. Jestem takim pracownikiem społecznym, który w swojej społeczności pracuje z ludźmi, którzy mają różnego rodzaju problemy i zmagania. Every fortnight we meet together people from the streets and hostels and boarding houses and we share food together. Co tydzień spotykamy się z ludźmi, którzy żyją w najróżniejszych warunkach, w różnych hostelach, schroniskach i spotykamy się wspólnie na posiłkach. Every Ramadan, our Muslim friends join us. I każdego Ramadanu dołącza do nas też muzułmanin. And our friends in our neighborhood love it when the Muslims come because they always bring beautiful food. I ci sąsiedzi z tej okolicy, którzy przychodzą na te spotkania, bardzo się cieszą, kiedy muzułmanie dołączają się do nas, bo przynoszą ze sobą to wspaniałe jedzenie. But there is a slight problem we have to deal with. Ale jest pewien drobny problem, z którym musimy sobie radzić. A lot of the people that we're involved with come out of prison and hospital because of sexually inappropriate behavior. Wiele z tych osób, z którymi się spotykamy, z którymi tam pracujemy, to są byli więźniowie, którzy wyszli z więzienia albo ze szpitala ze względu na zachowania seksualne, które wcześniej, akty seksualne, które wcześniej popełnili. So for 3 weeks before the Muslims come, we keep on saying, just remember that in their culture there's no touching somebody of the opposite gender. Tak więc na jakieś 3 tygodnie przed tym spotkaniem, za każdym razem rozmawiając z tymi ludźmi, przypominamy, pamiętaj proszę, że w ich społeczności, w ich religii absolutnie zabronione jest dotykanie osób płci przeciwnej. A lot of the people we work with have intellectual disabilities, so we can't explain this in detail, we just say don't touch, don't touch, don't touch. Wiele spośród osób, z którymi pracujemy, jest też niepełnosprawnych intelektualnie. Nie możemy tego w jakiś sposób przeintelektualizować, nie możemy im tego szczegółowo wytłumaczyć, po prostu musimy powtarzać, nie dotykaj, nie dotykaj. So the Muslims are coming, what do you need to do? That's right, don't touch. Tak więc, kiedy muzułmanie przyjdą, to co musisz zrobić? Po prostu nie dotykaj. So I was there one night when a dear friend of mine, Salam, was giving out the food to people. Tak więc pewnej nocy, pewnego wieczora się spotkaliśmy, mój przyjaciel Salam właśnie rozdawał jedzenie ludziom. She has a hijab and in all the years I've known her, I've never even shaken her hand. To ona, przepraszam, i właśnie rozdawała to jedzenie. Ja, chociaż widziałem, spotykałem ją wielokrotnie, to nigdy nie mogłem jej podać ręki. I practice the no touch policy myself. Sam praktykowałem tą praktykę, ten zwyczaj niedotykania. Musiałem się wdrożyć do tego. Gave this beautiful food to this man with an intellectual disability by the name of Rob. No i ona dawała właśnie to jedzenie pewnemu człowiekowi imieniem Rob, który ma taką niepełnosprawność intelektualną. He looked at the food. Spojrzał na jedzenie. He looked at Salam. Spojrzał na Salam. And he couldn't help himself. He leapt to his feet and he embraced her. I nie mógł się powstrzymać. Po prostu ruszył do niej i ją objął. I'm looking across his shoulder into her eyes and there's a look of alarm. Patrzę w jej oczy nad jego ramieniem i jest tam po prostu, zrobiła wielkie oczy. I'm feeling alarmed myself. Ja sam się czuję zaniepokojony. Here we are trying to create a community of peace and in a moment all hell's going to break loose. No, próbujemy tutaj budować pokojową społeczność, a właśnie za chwilę może się tutaj rozpętać piekło. But as I looked into her eyes, I saw her hard eyes soften as she realized this man was not being offensive, he was just being appreciative.
Ale patrząc w jej oczy, dostrzegałem, jak ich linia zaczyna mięknąć, jak dociera do niej, że to nie jest żaden agresywny atak, że on po prostu chce wyrazić swoją wdzięczność. And as I watched, I saw, contrary to all her traditions, she wrapped her arms around him and embraced him. Kiedy tak patrzyłem na nią, to zobaczyłem, jak przełamując wszelkie tradycje jej kraju, jej wiary, wyciągnęła ręce i ona też go objęła. We live in a time of conflict. Żyjemy w czasach konfliktu. We need to articulate a vision for peaceful communities. Musimy wyrażać wizję życia w pokojowej społeczności. We need to communicate it in stories. Musimy komunikować to historiami. We need to demonstrate it in our own lives. Musimy realizować tę wizję w swoich życiach. We need to invite other people to be a part of this journey together. Musimy zachęcać innych, żeby też stali się częścią tej wspólnej wyprawy. And we need to celebrate every sign of change. Whether it is big or small, that will make the dream come true. I musimy uczcić każdy przejaw działań, każdy przejaw wiary w to, że możemy dokonać tej zmiany, że możemy zacząć wspólnie żyć w pokoju. And there I better finish before my brother throws me off the bus. I teraz już chyba skończę, zanim tutaj mój brat mnie zrzuci z dachu. Dziękuję. 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 Dave, czy ja mogę ciebie dotknąć? Dave, can I touch you?